Dziś zapraszam na film, na którym widzicie zestaw do cofania tłoczków. Na aukcji było napisane, że to do Volkswagena, BMW, Kia, Audi i grupy pewnie Volkswagen, czyli Skoda, Seat i tym podobne. Mnie tylko to interesowało do Audi i do Volkswagena. I teraz zaczynamy. Kosztowało to 35 zł. Także za tą cenę to bardzo dużo pracy. Ktoś napisał tam, że słabe, że się gnie. Jak ktoś miał zapieczone tłoczki, czy ten, no to wiadomo, i nie pójdzie, to trzeba młotem walić. A do normalnego użytkowania to na pewno to jest, jak to się mówi, zadowalające. Tu jest luźno, ten luz w ogóle nie przeszkadza, to jest tego. To jest fajne. Opiera się o łapę zacisku i tu się wkłada, o, zobaczcie, i wtedy się wkręca. Wkręcamy sobie cylinderek. A jak mamy, znaczy tłoczek, czy cylinderek, a jak mamy jakiś inny, to potrzebujemy takiej, o, jest taka przejściówka. No, tylko że trzeba oczywiście prostopadle zakładać, bo te otwory są dość dokładnie zrobione, powiem wam, jak na taki zestaw za tyle pieniążków. To jest prawdopodobnie na prasie tłuczone. O, wszystko na razie pasuje, zobaczcie. O. Pasuje. Zobaczmy to. O, tu jest. To jest zestaw. Ale właśnie, to troszeczkę nie tak, coś. To będę musiał coś pomyśleć, zobaczymy, bo to może być odwrotnie w ten sposób. To jest prawdopodobnie do przednich cylinderków, bo w tylnych cylinderkach jest śruba. No dobra, teraz tak, tu załóżmy, to jest do kręcenia, a to do czego to służy, to trzecie, no nie wiem, tam pewnie taka jakaś konieczność jest z założenia. Dobra, tutaj te duże, to wszystko, no to można by tak, jak to się mówi, na logikę dojść, pasuje wszystko. Tutaj też. No. I teraz tu jeszcze dwa elementy. Ja dzisiaj to otworzyłem, ale teraz z wami sprawdzam. No i na razie, o, tu jest na krzyż, na 4, raz, dwa, trzy, cztery, takie nietypowe. No i teraz będzie pytanie do was. Jeśli wiecie, a pewnie wiecie, napiszcie mi, do czego to jest, no bo to widzę jakoś dziwnie. Dziwnie. O. Do czego to służy? Do czego ta, służy ta część? Nie wiem. Nie wiem, ale pewnie jakbym coś mi przyszło rozbierać, jak naprawiać, to by wyszło, jak to się mówi, w praniu. No i dobra. Tutaj to, te części wszystkie ładnie, o, skakują. Rozpakujemy to, schowam. Będę robił z przodu cylinderki, także pewnie się może przyda. To z tyłu zrobiłem i jestem zadowolony. Z tyłu na szybko to zrobiłem sobie taki przyrząd, zobaczcie, masywny. Ale Jackowi zablokowało, bo wkręciłem do oporu i nie miałem jeszcze tej blachy. I wiecie, co się stało? Nie mogłem wyjąć, musiałem tu wiercić. Później pod kątem wiercić. Nie chciałem tam używać szlifierki kątowej ani żadnego diaksa, no bo tam był paliwo i opary. No ropa, nie wiem jak to reaguje, ale no nie chciałem. I przewierciłem i wyjąłem. No i dobra, i teraz o, to sobie się będzie wkładało i wtedy jak to się dokręci, wyjmujemy sobie blachę i wtedy wychodzi całość. Także mój ten na szybko jest zrobiony. To kosztowało 35 zł, wszystko całe z walizką w ładnym opakowaniu, firma Falontech. Nikt mi nie płacił za promocję, sam siebie to zrobiłem, także to zarobku za to nie mam. Tylko tyle po prostu, że jestem zadowolony i na pewno się przyda. Po tym co widziałem, że
klocki po jakimś czasie po prostu się zaczynają blokować. I jak się je wyjmie, wyczyści i włoży z powrotem, to można jeździć i samochód lepiej śmiga. O. A ten też już zostanie. Także przyrząd do wyciskania tłoczków. Dziękuję.